Rozgrzewka na poprawienie apetytu? Mam lepszy apetyt niż rzut z obrotem. Ojej, co u juniora Nadentego? U Maxa? Ostatnio za nie mówił. Tak, wiem coś o tym. Do mnie też się przestał w ogóle odzywać. Z czym ten koleś ma problemy? Czasami po prostu... Nareszcie się udało. Daj, ja spróbuję. Dobrze. Czy Maxowi z twojej strony coś grozi? To się okaże. Odsuń się, spróbuję jeszcze raz. Rozstania i powroty. Chodź. Gotowa? Tak. No i tańcz. Tak, dobrze, teraz dobrze. Obrót. Jeszcze raz, i jeszcze raz. Obrót. I obrót, tak. Teraz cię pochylę. No. Ojej, jakie to fajne. O, musisz docenić uroki tego, że jesteś moją dziewczyną. No tak, mam tu coś. Proszę. To dla ciebie, na pamiątkę. Jesteśmy razem już dość długo. No tak, 5 dni ze mną to rekord. Ta-dam. Ach, co to? To chyba magnes na lodówkę. To nie tylko magnes na lodówkę, to piątka. Ważny dzień. Tak, wiem, ale nie mam lodówki. Aha, jak tak? Załatwić lodówkę dla Tamiry. Widzisz, już. Dzięki. I ja. Teraz tańczymy. I tak, i obrót, i znowu. Tak, prowadzisz. Lepiej. Raz, tak. Raz, i dwa, i obrót, o tak. Tańczymy. Świetnie. Naprawdę tańczymy. Tak, a teraz jesteś gotowa na wielki finał? Nie puszczaj, trzymaj! Znowu coś sknociłam. Ketchup. Tak. Mam dość tych nudnych szmat. Uwaga dla mnie. Załatw sobie jakieś stylowe wdzianko na rejs po Nowym Jorku. Pamiętaj, Tamira patrzy. Wszystko dla Tamiry. Tak, tak trzeba, żeby podsycać zainteresowanie kobiety. Tata mówi, że starczą dezodoranty. Człowieku, minęło już 14 godzin od czasu, gdy dałem Tamirze prezent. Muszę wymyślić coś nowego, bo ona gotowa dać drapaka. Właśnie dlatego mój tata używa dezodorantów. I słusznie. Są inne sztuczki. Pamiętasz odcinek Wyspy Gilgena, kiedy główni bohaterowie zakochali się? Jasne, że tak. Właśnie. Tuż przed reklamą profesor dał Mary Ann różę. Gdzie ja tu na środku oceanu znajdę róże, co? Na wyspie Gilgena też nie było róż, ale to nie powstrzymało profesora i co? Znalazł się. Koleś. Róże. Róże zrobią ze mnie bohatera. Dobra rada, Jimbo. Sean Hanlon, chłopak z klasą. Tak. Jimmy Farrell, doradca z głową. Hej! Co się stało? Nie twoja sprawa. Ja właśnie zajmuję się takimi sprawami. Jestem doradcą. Czemu ktokolwiek miałby słuchać twoich rad? Spójrz proszę na tę szczęśliwą parę. O tam, widzisz ich? Moi klienci. Jedna wielka niedorzeczność. Nie ufasz mi, Ashley? No to Jimmy Farrell. Chodzi mi o Alexa. No tak, pewnie. Od czasu wizyty Taylora sytuacja zrobiła się bardzo napięta. Aha. Kiedy tylko zaczynamy rozmawiać, dochodzi do kłótni. No więc spróbuj mi pomóc. Chętnie. Gilligan! Pamiętasz odcinek Wyspy Gilligana, jak on zakochał się w Ginger? Jasne, że nie. Trudno. Otóż
On był nieśmiały i wolał do Ginger napisać kartkę. Proszę cię, nie jestem taka głupia, żeby wzorować się na przedpotopowych serialach. Czy Ginger domyśliła się, od kogo była kartka? Nie. Gilligan napisał ją na maszynie, którą profesor zrobił z kokosa. Jeśli gdzieś coś zdradzisz, oskarżę cię o kłamstwo. Dzięki, Jimmy, za niezłą radę. Zgadnij! Zaczekaj. Delikatne dłonie, dobre perfumy, to Jimmy. Pragnę tylko jednego, abyś wziął mnie w ramiona i pocałował. Wiesz kto? XX. No tak, to Alex. Widocznie mój liścik zadziałał, ale nie trzeba natychmiast pędzić do drzwi. Ashley, dlaczego od tygodni nie rozmawiacie ze sobą? Wojna secesyjna skończona, wygrało południe. Otwórz. Sean, znowu? Twoja eskorta do pracy. Jeszcze coś. Tada. Dzięki, ale naprawdę nie przynoś mi wciąż prezentu. Dlaczego nie? Widać musi. Wesołej samotności. Kiedy będziemy w Nowym Jorku, chcę zobaczyć Times Square, Empire State Building i oczywiście Hair. Pójdziesz na Hair? O tak, chętnie. Ekstra. Max nigdy by nie chciał iść na Hair. Zaraz by powiedział, że tańce i śpiewy śmiertelnie go nudzą, albo że boli go głowa. Pragnę tylko jednego, żebyś wziął mnie w ramiona i pocałował. Hej, co ty, ducha zobaczyłeś? No, zaczekaj! To nic, wybacz, wybacz. Max, co tu robisz? Odreagowuję. Co takiego? Alex i Cassidy, no wiesz. Co niby się stało? Że pocałowali się? Tak, na moich oczach. O nie, widzieli cię? Ależ skąd? Porozmawiaj z Cassidy. Nie, to skończona sprawa na zawsze. Max, nie rozpaczaj tak. Jesteś zupełnie wyjątkowy. Jeżeli Cassidy tego nie widzi, to jej strata. Gdybym była na miejscu Cassidy, to nigdy ci nie dałabym odejść. Dzięki. Proszę. Dzień dobry, Ashley. Jak się spało? Fatalnie. Poczucie, że lekceważy cię ktoś, kogo kochasz, wywołuje koszmary. Moja rzeczywistość zeszłej nocy była słodkim, sennym marzeniem. Halo, Houston? Znów zniekształcony przekaz z przestrzeni kosmicznej. Alex Pineda, najwyższy czas. Jeszcze minuta, a chyba... Hej! Znowu ty? Kto chciałby mleczka, he? Sean! Ja, mój skarbie, jak zawsze do usług. Co się dzieje, ptaszku? I co, jestem chora! O, doktor od miłości zaraz cię zbada. No, pokaż się. No, no już. Nie, nie! Odejdź! Pamira, co się dzieje? Chodź. Co się dzieje? Halo! Co to, próba dobranocki? Jesteście infantylni. Nie zniosę tego.
Co tu się stało? Już ci mówiłam, jestem chora i nie chcę teraz z tobą rozmawiać. Proszę cię, idź sobie! Dobrze. Jeśli tego chcesz. Spadam. Adios, amigo. Koniec. I co teraz? Gdzie jest Max? Pobudka, pobudka, młodzi żeglarze, śniadanie! Posiłek, który wielu z was lekceważy, byle przedłużyć rozkosze snu, jest podane! Max! Max! Nie masz za mało syropu? Przyniosę ci więcej. Dobrze. Hej, stary. Nie było cię w nocy w kabinie. Spałem na pokładzie. Co się stało? Słuchaj, nie udawaj mojego przyjaciela. Nie warto. No tak, jasna sprawa. Max nas nie cierpi. Ojej, i co z tego? I tak w końcu by się dowiedział. Nie martw się, nie warto. Racja. Racja. Udało mi się znaleźć idealnego faceta. I co, zdradzam go z innym idealnym facetem. Ale ten drugi idealny facet jest całkiem inny niż tamten. Jak to możliwe? Co on w niej widzi? Ona tylko potrafi szczerzyć zęby zamiast myśleć. Kogo obchodzi, co myśli Max? Już mi wszystko przeszło. Ale gdzie on właściwie jest? Klasyczna sytuacja, drogi Aleksie. Zdradzasz kumpla z jego dziewczyną. Ona jest aniołem. Muszę wymyślić coś wielkiego. Hej, jest wielki słoń! Słoń! Zgłupiałem do reszty. Co roku trafia się jakiś pogłów. Ej, nie skończyłem jeszcze. Hej, ruszasz się prędko jak na chorą. Sean, nie. A, przyniosłem ci coś. Nie chcę prezentów, naprawdę. Zawsze lubiła. Lubię, lubię, ale nie mogę. Nagrałem dla ciebie. Kaseta z piosenkami, które lubisz. Ja jej nie przyjmę. Nie zasługuję. Wiem. Zasługujesz na więcej. Ale skąd to więcej brać? Dałbym ci księżyc, gdybym mógł. Kiedy będziesz jej słuchać, ja będę myślał o tobie. Max, szukałam cię wszędzie. Chyba Max już się nie liczy. Kas, coś ci powiem. Powiedz. Popełniliśmy błąd ostatniej nocy. Nie mów tak. Oboje zdradziliśmy Maxa. Przestałam być jego dziewczyną. Przyznaj się, wczoraj nie chodziło ci o mnie, a o Maxa. Wcale nie. To się stało tak spontanicznie. Wiesz, dlaczego jestem taki pewien? Postąpiłem tak, gdy z Ashley coś się popsuło. Wdałem się z kimś innym w przygodę. Wiesz, że nie jesteś przygodą. Ale nie jestem tym, którego naprawdę chcesz. Widzę, jak patrzysz na Maxa. Tak jak ja na Ashley. Nie popełnij tego samego błędu, co ja. Cóż, Tamira Goldstein ma rozdarte serce. Co mi radzisz?
Więc słuchaj, oto co ja bym teraz zrobiła. O, witajcie, kochane. Wasz doradca słucha uważnie. I wszelkie problemy potrafi rozwiązać. Problemy? O nie, 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 nie. Nie ma żadnych. O, Denise. Biedna Denise. Nie wiesz, że Jimmy Farrell nie da się łatwo oszukać? Dopóki nie uporam się z waszymi kłopotami, nie wyjdę stąd. Proszę, spadaj. Może Jimmy poradzi nam coś. No więc... Mam przyjaciółkę, która nie potrafi wybrać pomiędzy facetem, z którym jest i z tym, z którym chciałaby być. A tak, przyjaciółka. A co, który z facetów czuje do przyjaciółki? Właściwie nie wie co. Nie jest pewna uczuć jednego, bo ten drugi to już wpadł w sidła. Ona musi podjąć decyzję zgodną z tym, co czuje. Aha. Odwzajemnione uczucia to tylko marzenia. Ale ona lubi marzyć, bo bez marzeń można się powiesić. Nie możesz marzyć całe życie. Dobrze, dobrze. Wasz doradca gotów już jest objawić swój geniusz. Słuchacie? Tak? Werble, proszę. Rzuć monetę. Orzeł, facet pierwszy. Reszka to facet drugi. Jimmy, nie mogę zrozumieć. Moja przyjaciółka nie chce zdać się na przypadek. A, przypadek, Tamiro. Jeśli rzucisz i wyjdzie orzeł i poczujesz, że cię skręca z radości, to znaczy, że wyszło tak, jak chciałaś, bo jak się zdecydujesz na dwa rzuty z trzech, to znaczy, że chcesz drugiego faceta. Jasne? Zastanów się, poważnie. Moją radę znasz, przyjaciółko. O nie, nie, słuchaj! Nieważne. Czy nie zdaje ci się, że to, co on radził, ma jakiś sens? Tak, rzeczywiście. Ma sens. Tamiry nie ma. Idź sobie, Sean. Alex, co tu robisz? Jak śmiałeś przyjść po takiej historii? Już wiesz? Wszystko widziałam na własne oczy. Słuchaj, Ashley, wyjaśnię ci. Ty i Cassidy flirtujący przy śniadaniu. O, przy śniadaniu, tak. A ja tyle serca włożyłam w ten mój list. To był twój list? To ty napisałaś ten list? Tak. O, słoneczko, to wszystko przez to, że ten list nie był podpisany. Ja nie wiedziałem. Mogę się przyłączyć? Jasne. Sama nie potrafię. Wiesz, myślałem, że cię tracę. Tak, jakbym coś popsuł. Nie, to ja wiele popsułem. No nic, może tak trzeba było. Za co to? Za to, że jesteś taki, jaki jesteś. Naprawdę? Masz fajne podejście.